Witam Kamila Ślimaki. Oczywiście mamy obraz na tutaj takiego ślimaczka małego. Chcę się poszczycić, że mam takiego pięknego ślimaka. Piękną muszelkę ma. Proszę, jaki piękny. I oczywiście w momencie, kiedy ja chcę nagrać, to mi obraz rozmazuje. Jak zwykle. A taki on jest piękny. A tu widzimy zainteresowanie kota. Sobie postaram go obrócić. Znaczy, postaram się, żeby go sobie obrócić w palcach. Proszę bardzo. Taki sobie piękny maluszek. I proszę sobie wyobrazić, że ten maluszek ma już 9 miesięcy. Ten maluszek to już jest prawie jak ten. W porównaniu do tego. Może go tak pokażę. Żeby było coś widać. Proszę bardzo, takie muszelki. Odsłonię troszeczkę. O, proszę bardzo, jakie to jest. Ten ma może 12 cm muszli, ten duży. A ten już ma. Może 3, może 7. No. Może proszę bardzo. No przesadzam 9 miesięcy, no może z 8. Może przesadziłam jednak. W każdym bądź razie taka ładna sobie muszelka jest. W innych boksach mam ślimaczki inne. Jeszcze mam inny boks. I to są ślimaki afrykańskie olbrzymie. Achatiny. Afrykańskie olbrzymie. Ten też piękny jest. Tu mam. Ten jest taki sam duży jak tamten. I tutaj jest ten maluszek też. Piękna muszelka. W tym samym wieku. Sobie pozwolę go wyciągnąć. Oczywiście z takimi małymi ślimakami to trzeba też uważać, żeby ich nie zgnieść. Chociaż muszelki tutaj u moich ślimaków są solidne, ale nie można polegać na tej solidności, ponieważ zawsze one są bardziej kruche niż u dorosłych ślimaków. Także tak wygląda sobie ten maluszek. Bardzo ładny. Ten jest ciutkę mniejszy od tamtego, ale równie ma ładną muszelkę. A raczej pokażę muszelkę niż ślimaka. Proszę bardzo. Tak sobie ślicznie wygląda nasz piękny ślimaczek. Jako wapń dostają skorupy jajek i dostają sepie. Jako wapń. Oprócz tego jeszcze karmę taką dla żółwi. Troszeczkę tej karmy dla żółwi dostają. Świeżyznę, świeże jarzyny. Troszkę mało. Mało to torfu dałam. Się pomyliłam w ilości. No ale dobra. W każdym bądź razie ta piękna muszla to jest ślimak
Afrykański olbrzymi. Dużo większy będzie niż albinobody, bo to jest oczywiście ślimak afrykański w każdym razie. O, proszę, mamy kotka, który się bawi. Mój śliczny kotusiek. No w każdym razie tak sobie ślimaczki żyją. One jeszcze będą rosnąć. Ten ma też muszelki z 12 cm. Czy ile mówiłam? Tamten troszkę większy jest, 13 cm, ten jest troszkę mniejszy. Bestial mały. A to są tak naprawdę ślimaki, no olbrzymie afrykańskie w każdym bądź razie. Retikulata. Nie retikulata, co ja gadam. Te inne ślimaki, zapomniałam. No w każdym bądź razie one z tego co się gdzieś dowiedziałam, to dorastają do 20 cm. Czy albinowody? Nie, chyba te dorastają do 20 cm. Muszli. A wraz ze ślimakiem, to ślimak jako zwierzę z muszli tutaj jak wystaje, no to jest normalnie taki długi, jak się wyciągnie, to jest kawał ślimaka. Sama muszelka już jest długa. Ja go sobie ściągnę. A nie będę go budzić, nie będę męczyć, bo musiałabym go ściągnąć. A po co mam go męczyć? Tego maluszka tutaj obudziłam. To oczywiście on tutaj sobie siedział. One lubią sobie tak troszkę pod mchem siedzieć, troszkę obok. No i co, już teraz jest nastaje wieczór, więc oczywiście jak zwykle wieczór nastaje, więc sobie pozwoliłam troszkę nagrać filmu z tym ślimaczkiem. Tutaj widzę już jakiś przerost. Oczywiście. No ale muszelki rosną równiutko. Proszę zobaczyć, równiutko. Nie ma żadnych grudek, żadnych jakichś czegoś. Powiem tak, jakby był niedobór czegoś, jakiś witamin albo czegoś, co ślimak potrzebuje do rozwoju muszli, przede wszystkim wapnia. Wapno tutaj jest też. Wapno tutaj jest też. Musiałam tego malucha zdjąć. Oczywiście pod postacią skorupek jajek. To wapno mają non-stop i także cały czas i proszę bardzo, jakby nie miały doboru wapnia, to ta muszelka byłaby naprawdę nierówna. Naprawdę nie byłaby równa. Tego nie widać na filmie, ale muszelka by była naprawdę górki, pagórki, wszystko by się tworzyło, tylko nie to, co ma się tworzyć, tak? A tutaj mamy muszelkę i no wprost może nie idealną, ale nieomalże idealną. Idealną muszelkę to mamy tu, u tego maluszka. U tego maluszka mamy idealną muszelkę. Tu nie ma żadnych. Tutaj one też dostały troszkę karmy dla żółwi. Również. Tu mamy idealną muszelkę, gładziutką. Taką, jak powinny mieć ślimaki. Jeżeli ślimak ma takie, załóżmy, nierówności, tego nie widać, nie będzie widać na filmie, na zdjęciach, ale będziemy to widzieć pod palcem. Jeżeli dotykamy palcem i czujemy leciutkie, z lekka, delikatne takie wzgórki, takie nierówności, no to znaczy, że gdzieś tam pewnie ten niedobór wapnia się dostał, pewnie gdzieś było zapomniane wapno, czyli. No, czasem się zdarza, że zapomnimy podać tego wapna i wówczas ślimak nie ma dostępu do tego wapna, więc ta muszla się tworzy taka nierówna. Ale tu mamy wprost prawie, że idealną tą muszelkę. Bardzo ładna ona jest, taka gładziutka, taka idealna, nie ma żadnych kresek, jakichś tam czegoś.
Także tu mamy nieomalże najlepszą muszelkę, to mamy właściwie u tych maluszków. Mamy muszelki idealne. Tu, gładziutkie. Tutaj nie chcę za bardzo szturmować tych małych ślimaczków, to nie chcę za bardzo ich tam szturmować, żeby po prostu szturać, żeby po prostu ta muszelka się nie skruszyła. W każdym razie po ślimaku na jego ciele nie zobaczymy jakichś niedoborów, nie zobaczymy jakiegoś czegoś, natomiast zobaczymy wszystko na muszli się odbija. Jeżeli muszla jest, o, najlepiej to sobie albo opuszkiem palca dotknąć, albo po prostu paliczkiem z brzegu. I wtedy zobaczymy, czy muszla jest regularna. A tak na właściwie na gołe oko, jak patrzymy, to też możemy widzieć. Tego nie będziemy widzieć niestety na kamerze, na filmie czy na zdjęciu. Na zdjęciu to jedynie, co możemy widzieć, to zniekształcenia całkiem muszli, o, w tych miejscach, tu. Jeżeli to tutaj, tu by było bardzo mocno, nachodziłyby ta część i ta część byłaby pokryta, jeżeli ta część muszli by nachodziła, powiedzmy, prawie na tą część muszli tu, no to byśmy mogli się spodziewać, że kompletne jest nie wiadomo co. A jeżeli mamy tutaj, o, tak ładnie ukształtowaną muszelkę, że widzimy te wszystkie skręty tej muszelki, ładnie, równiutko wykręcona muszelka jest, no to możemy się spodziewać, że tutaj jest u tego ślimaka wszystko, co potrzeba, z tym, że on dostaje marchewkę, dostaje wapń w postaci skorupek jaj, dostaje cukinię, no i wiele, wiele innych. Ja jeszcze oprócz tego daję karmę dla rybek i oprócz tych wszystkich zielonych rzeczy daję również i karmę dla żółwi. Dla żółwi wodnolądowych, dla żółwi lądowych, po prostu dla żółwi. Każdą karmę. Także oprócz tego w lecie jeszcze mają okazję zjeść trawy i wiele innych zielsk, ślimaczki, więc tutaj muszelki rosną sobie tak, jak powinny. O tej diecie to jeszcze nie raz o jedzeniu będę wspominać, bo ja, jeżeli chodzi o ślimaki, to lubię o tym gadać, lubię opowiadać o tym, co one tam jedzą, czego one to nie jedzą. No a przy tej okazji, co ja już opowiadałam o tym ślimaku, to właśnie mamy okazję widzieć jego rogi. Oczywiście ciekawość wzbudziła ślimaczka. Już tutaj nam wystawia rogi, ślimak, ślimak, pokaż rogi. Przysłowie mówi do małych dzieci dawniej, jak dziecko znalazło ślimaka, do dzisiaj to tak naprawdę się mówi, jak dziecko znajdzie ślimaka, podniesie, to się mówi, ślimak, ślimak, podnieś, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Oczywiście sera nie dajemy ślimakom, nie? Tak się mówi do małych dzieci. Jak dziecko znajdzie, no to żeby troszkę było śmiesznie i radośnie, żeby dziecko pocieszyć, że znalazło tego ślimaka, udało mu się podnieść, no to wtedy się tak w żartach mówi, ale tak naprawdę się nie daje sera. Tylko się tak mówi dla żartów. A tak rzeczywiście w życiu codziennym oczywiście nie dajemy sera, nie dajemy jakiegoś tam czegoś. No i oczywiście nie dajemy żadnych ostrych rzeczy, tylko dajemy, no, paprykę możemy dać tą słodką. Znaczy zwykłą paprykę, jarzynkę, nie? Ale nie ostrą papryczkę i nie jakieś tam z przyprawami. Natomiast te zielone przyprawy, na przykład bazylię i takie roślinki, to możemy podać ślimakom. Sądzę, że to powinny zjeść. Aczkolwiek, no powiem tak, co za dużo, to niezdrowo. Nie wolno z niczym przesadzać. Jeśli byśmy przesadzili, to nie ma szans, żeby było wszystko w porządku. No dobrze, tyle z mojego opowiadania i przynudzania. Życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo. Kamila Ślimaki.